I witajcie w Cify 5, Anglia, Karaiby, boski poziom trudności. No ta wojna ciągle trwa i chyba jeszcze długo będzie trwała. Jak już mówiłem, przypomina mi to grę w Cify 6. No bo on tu ma pancerne miasto, no 73 ma Salwador, jeszcze lepiej. Masakra, no ale próbujemy powoli, doświadczenie zdobywamy. No patrzcie, jaki gnój. Sól dawaj. No ale łachudra. Otwarte mu dam, barwniki. No nie ma takiej opcji, no. Ci strzelcy się tu jeszcze zieloni pojawiają. Ten trochę uczciwiej tu proponuje. O, złoto chcą tam u mnie. Złoto, marmur. Cytrusy. O, widzicie? Warto poklikać, kurczę pieczone. Machu Picchu ktoś sobie zbudował. Napoleon, przemysłówka. 21. Póki mogę strzelać dwiema jednostkami, to trochę to zbijam. To jest, kurczę, akurat fajne. Dobra, żeby pan generał tu był. 18. 36, a to się 21. No to coś. Tym nie chcemy. Nie chcę podchodzić, żeby nie ryzykować utraty jednostki. Najważniejsze, żeby nie stracić tych jednostek właśnie teraz. Zamień się z kolegą. Ach, szkoda, już tak nie zawinę. No dobra, ale niech on będzie z tyłu. I copka. No i się uleczymy. 7 złota na plusie. No, to mi się podoba. 6 punktów? Kurde, 6 punktów. Szkoda lasu było. Na 6 punktów. No ale coraz mniej ma tych jednostek, no. Ma 3 miasta tylko, no. W Rio może sporo produkować, ale nie aż tyle, żeby mnie tu zalać jednostkami. To jest plus tej taktyki oblężniczej, w cudzysłowie, bo jeszcze oblężenia nawet nie ma. Choć tu strzelam niby, nie? Zawsze coś. Pan generał bliżej. Bum i bum. Dawać mi tu, kurde, podwójny atak, chłopaki. Jakby się dało, ten wyrównał to wzgórze. I to by mi naprawdę ułatwiło robotę. Dobra, dokończmy może to. To się chyba przyda. Teraz... No nie, jeszcze robi. A, jeszcze 3 tury, pomyliło mi się coś. Okej. Koloseum, no, trzeba zrobić, trzeba dokończyć. Uniwerek, dobrze. O, już na żółto, patrzcie, patrzcie. Coś się dzieje, akurat ten będzie, jak to będzie zbite, no, może coś z tego wyniknie. Może, może. Anuluję ten rozkaz, ja tu drogę muszę zrobić. Drugi generał też by się przydał. Jakbym zdobył São Paulo, to bym tutaj cytadelę postawił. Albo najlepiej jeszcze tu. Dobra, z powrotem tytułu. No i teraz jak dam tego, to nie będę miał gdzie generała cofnąć. Ale chyba to nie problem. Będzie. 18. Pyk, pyk, pyk. No niech tutaj podejdą. Od wody najlepiej. Od wody zapraszam. To by najbardziej mi się podobało, szanowni państwo. Wybór gospodarza. Komu możemy wejść w tyłek? Marysi. Jestem na tak. Bo my się lubimy. Dysponuj, tak. Dobrze.
A tutaj to w ogóle miernie i mizernie 24 tury. Czy się zrobił ten pomnik? Jeszcze dwie. Ja mam siłę. Boże, jaka mierna produkcja. Jak wygram tę grę, to sam będę w szoku. Bo ta poprzednia z Celtami, no to końcówka mnie zaskoczyła, ale jak się tak zastanowiłem, to miało to sens. Ale tu od początku nie ma. Jak wygram, no to będę w szoku, bez kitu. W ogóle wziąłbyś, kurde, go wreszcie zaatakował, typie jeden. By mi pomógł. No! Jeszcze strzelają? O Jezu. Wypowiedz wojnę, Pedro. Nagodził się, tylko nie mogę mu tego dać, bo będę miał na minusie. Co do bolenie. No. Nic nie przyszło? No nie przyszło. Dobra, dawaj tę drogę. No dobra, niech taka kolejność będzie. Tu po tym robimy hutę. A potem co, gildię? Jeszcze ogród by wypadało zrobić. Dobra, zobaczymy. Tylko za chwilę będzie znowu problem ze złotem. Tu bank będzie trzeba zrobić na pewno. Dobra, bank w pierwszej kolejności. Po hucie. To cyrk, uniwerek. No cyrk też ważny. Boże, uniwersytet jak... Nie no, masakra. 7,5 nauki jest. No tu bibliotekę to trzeba. Stajnia to tylko konie? Tak. Oj, tu by wypadało zrobić stajnie i tu stajnie. Przede wszystkim... No tutaj. 7. Gildia artystów też by, kurczę, siadła. Jako tako. Ale jeszcze z Koloseum do roboty. Nie no. Stajnia przyspieszy. Inny, no więc warto dać ją najpierw. Potem Koloseum. No dobra. Tak kombinujemy. Że będzie złoto na minusie. No będę musiał sprzedać. No ja chyba nawet już muszę sprzedać. Kurczę pieczony. Paciakutek. Nie, jemu to nie, bo to gnida. Nie, a temu to w ogóle bym nie chciał. Nawet się nie da to, okej. Okay. Pakalowi mogę dać. No, ale już ma. Otwarte. Dawaj jedną sztukę złota. Do widzenia. Espania. Jedną sztukę złota. Marysia. Nic. Napek. Kurde, nic. Washington. Nic. Wilhelmini. No i ciągle nic. Aj, cholera jasna. No tu jest to złoto jeszcze, bo może mi weźmie ta gierka to w końcu. Muszę podmienić niestety. I kuter. Kurde, zaryzykuję z tym kutrem, wam powiem. O, i zrobię tak. To mi mogą łatwo splądrować, no ale zaryzykuję. Gorzej jak to będą zmarnowane tury, 6 tur i będę musiał zrobić jeszcze jedno potem. No i też mogą splądrować. Dziękujemy. No, no, no. Kochajmy się. Tylko, że ona mi w niczym na razie nie jest potrzebna, ale może kiedyś będzie. Tylko, że kiedyś to
Połowa gry. Kurde. Więcej niż połowa. Nie, nie ma szans chyba. No chociaż potem gierka przyspiesza oczywiście. No ciągle nic się tutaj nie pojawia złego, zielonego. To jest kurczę plusik. Sporo mu tych jednostek wybiłem. No zobaczmy, co on tutaj w ogóle robi. Ermitaż se robi. No to bezczelny i głupi. Bądźmy szczerzy. Tu jest złoto. O, no, dochód z obozu zwiększono o 1. Dobra, poczekamy chwilę, bo nie będę miał złota. Kurde, ale i tak nie będę miał. Ale masakra. Muszę jeszcze też tego przezbroić, kurde. Zanim żelazo mi się nie skończy. Ale kombinacje. Kurde, za chwilę jednak będę musiał mieć tego zbrojnego, żeby tu zaatakować. Potrzebuję dwóch jednostek do walki w zwarciu. Jedną wejdę, drugą zasłonię. Chciałbym tym wejść, a tym drugim zasłonić. Dziękuję. Dziękuję za wystawienie się. Na to czekałem od dawna, a jakoś tak, kurde, nic nie było. Taka niespodzianka. Wina Paciakutkowi Jedwab. No, kurde. Paciakutek. Wino... No dalej za ten Jedwab. Bo barwniki i bawełna są pod São Paulo. Dobra, jest ciągle 3. Patrzcie, leczenie w każdej turze, ale po tym będzie już podwójny atak, więc chcemy to. I to chcemy zabić, tak? Tak. I tym. O! Pięknie, pięknie. Dobra, tartaki. A tylko, że tutaj drogi też by się już przydały, tutaj. Albo port tutaj na przykład też by było dobre. Ale najpierw tartak, potem sobie tutaj jakiegoś budowniczego jeszcze jednego prześlemy. I wtedy będziemy kombinować. Dobra, teraz już tu będzie droga. Tak to zróbmy. Śpij se, panie kolego. No już jest na minusie, kurde, złoto. Czy ja mam gdzieś coś jakoś przestawić? To tu targowisko mógłbym dać jednego chłopka. I by mi złoto nie spadało, ale niezbyt mi się to podoba. Czemu tak głupia gra nie chce mi wziąć tych trufli tutaj, no? A nie jestem w stanie kupić, bo mnie nie stać, no. No tu wolę, kurde, chyba, no, otrzymać. Trzeba by to obrobić. Tartak zrobić. No to za chwilę. No tu ręczna kontrola. No i tak ma zostać. No, kurde, w takiej kolejności. No i tu... No nie chcę iść, kurczę, po te wieloryby. A nie ma wielorybów, bym, kurde, przehandlował pewnie. No nie widziałem na świecie. Pewnie są gdzieś jakieś pojedyncze sztuki, ale nie mają tego dużo, czyli to by był dobry towar do handlowania. Nawet, kurczę, idealny. O, ja pierdziule, Francja.
No ona jest tak w środku, jak ją B3 zaatakują, B3, to może coś z tego będzie. Co ona w ogóle wzięła? Ład. Znowu będzie, kurde, ład. Ciekawe, w co on pójdzie. Montezuma. O, ja pierdziule, jeszcze by tego brakowało. Dobra, powoli trzeba myśleć o sojuszach. Miasta, które wszyscy chcemy odwiedzić. Po turystyce, szanowni państwo. No nie ma ani jednego mojego. Rio jest pierwsze. To się można było tego spodziewać. Dobra, spróbujmy. Nie godzi się. Jezu, co ja wziąłem? Co ja wziąłem do jasnej, ciasnej anieli? Co ja wziąłem? No wziąłem sojusz obronny, tylko jaki to był? Bo nie wziąłem, kliknąłem i poszło? Co tu chodzi? Te dziwne to było, kurde. Konie, czy ja chcę sprzedać konie? A my w ogóle mamy przyjaźń? O. Ej, no jesteśmy przyjaciółkami, panie kolego. Jednego konika temu sprzedał, wam powiem. Sojusz obronny, zaproponuj. No gdyby mnie, kurde, ten Aztek zaatakował, to by się oni przydali. Konika, no ale jednego, drugiego sobie zostawię. Jeden złota na turę. Powiem wam, że kurde, to no, tak czy siak dobre, no. Żelazo od Waszyngtona. Oj, żelaza teraz, kurde, nie mam. Konie. Granice otwieraliśmy. I złoto od Waszyngtona. Żelazo dwie sztuki. Za otwarte. I za konie jedne. Dobra. Okej, okay, wszystko jest jak miało być. Zniknął? Kurde, zniknął. Teraz go chyba trzeba zrobić. Już, pora najwyższa. No tu za chwilę będzie złoto, powiedzmy, jako takie. No gdzieś daleko to se płynie. A niech se płynie. Bom, bom, bom. No tu za chwilę podejdziemy większą siłą, tylko że tam może się czaić i wiecie... 10 strzelców na przykład, albo kuszników i mi pozabijają jednostki. Oj, zobaczmy w ogóle. Patrzcie, nie godzi się, no. Ja pierdziule. To wam powiem, że są niezłe jaja. Jaja jak berety. Tędy drogę, bo to bardziej dla mnie bezpieczna niż tutaj, bo tutaj by też służyła Brazylijczykowi, a tego bym nie chciał. Tego nie mogę tak strzelać, niestety. Jadymy. Technologię bym sobie jakąś ukradł fajną. O, dobrze, za jedną turkę. Tylko żeby nie zginął ten szpieg, w sensie. No, ani żaden żołnierz mój tutaj. Oho, zaczyna się coś dziać. To dobrze, bo się nudziłem. Atakuję od południa, tak jak chciałem. Co się stało z tym trebuszem? Se poszedł? Ej, to jest fantastyczny znak. Dobra, udało się. O, jest ta ekonomia, jest proch, jest architektura. Ekonomia, proch, architektura. Ekonomia, proch, architektura. Architektura najdroższa. Ale ekonomia jest po drodze, tam gdzie chcę. Ale to są aż 4 tury. Kurde. I tak mnie nie stać, żeby to przezbroić. Idę po architekturę. I São Paulo za 6. O kurde, strzelcy 6 tur. Dobrze by było 6 tur to zdobyć, żeby się nie pojawiły te cholerne jednostki. Dobra, tak.
Teraz tego pana dajemy tutaj, żeby każdy miał zasięg. No i chcemy zabić kusznika przede wszystkim. Dobra, na razie tu, spokojnie. Chodź. Kurczę, 5 strzałów bym musiał przeprowadzić. Nie mam tyle. Chciałbym w miasto walić. Wiem, że to łatwo mogę zabić, kurczę. Albo może zabić to, tego na razie olać. A tu strzelić w miasto. 55. Czekajcie, bo to wali za 19. To też by waliło za 19. No dobrze by było to zamienić. W gruncie rzeczy. Mhm. Czyli to wali tak. Spróbujmy go zabić. Miło by było, jakby się udało. Dobrze. No i teraz tego. Bo jakby mnie wręcz zaatakował, to on by mi zrobił większą krzywdę niż ten kusznik. Ten kusznik może się tu cofnąć i się schowa dzięki temu. Niestety. No ale nie ma dramatu. Dobra, robimy te drogi tutaj. O, ho, ho. Minus 2 złota znowu, ja pierdziolę. Że jak ja zdobędę, nie zawrę pokoju, to będzie dupa. Bo odbije najprawdopodobniej. Ej, zaraz, tylko ja bym chciał. 6 tur się akurat zrobi ten. Nie no, dobrze by to było ukraść. Technologię przecież. Nie, czyli się strzelec pojawi. Jest jeszcze jeden, o jest. Montezuma, no kurde, czyli naprawdę coś kombinuje. Ten York jest taki wystawiony, że to jest masakra. No dobra, najpierw kusznika. Ten jak wyjdzie, to... A, tylko że on może wyjść. Ja bym chciał, żeby nam okradło wyszedł. Dobra, tu na pewno tak, te 2 strzały trzeba przeprowadzić. A następne ataki robimy w taki sposób, żeby to zabić. Tak, dobra. No i ten strzelec tu wyjdzie i to będzie problematyczne. Ale to się cofniemy, coś będziemy kombinować. Dobra. Wielu ryby. 7, kurczę. A tutaj? Nie, no. Nie chcę tego wziąć, no nie mam do tego siły. O. Kuter, też 6 tur, mógłbym kupić, to nie stać mnie, ja pierdziulę. No targowisko, amfiteatr, a potem znów będziemy myśleć, kombinować. 3 turki. No i znów zamienimy jak głupi. Jak głupi. No i na wzgórze sobie wejdę. Tym tu, tym na wzgórze. Potem jakoś tutaj się pozamieniam. O! Tylko to pech polega na tym, kurczę. Że za 5 kradniemy. Za 7. O! A, bo blokujemy mu te kopalnie tym. Dobre, to wspólnie, no poczekamy na kradzież technologii. Oczywiście, że tak. Absolutnie nie może być inaczej. No po coś mnie potępiał, świrze. Ty to idź się baw z tą Izabelą, kurczę, niedaleko ma sąsiadkę, on do mnie idzie. Psychopata. Nie no, Monte to jest wariat. Ale naprawdę on może przypłynąć. I kurde, i ten strzelec, myślałem, że tu wyjdzie na ląd. A on tu będzie stanowił zagrożenie potem. Dla São Paulo.
Okej, mamy to, patrzcie. No dobra, teraz tak, teraz tak. Teraz pan tutaj. Teraz wy tu. I wy teraz tu. Tylko, że on teraz doświadczenia nie zdobywa. Tu podwójny atak ma być. Dobra, to zamieniamy się z powrotem. Dobra, czekamy jeszcze chwilkę. Dawaj tę drogę. Czekamy, czekamy. Czekamy, czekamy. 3-1. Złota chcę! Kurczę pieczone. No nie. Jest daleko to chyba. Krzywdy mi nie zrobi. No jakieś okręty durne może podesłać, bo tam cholera wie, gdzie on sięga, ile ma miast portowych i tak dalej. To jest zawsze jakieś zagrożenie. Antananarywa. Madagaskar mi wojnę wypowiedział. No, przemiel się Turka i zapraszam tutaj jakieś jednostki. No, nie ma nikogo. 3 tury. Oż kurde. A czekajcie, nie. Oż kurde. Można by tu wejść już na to chyba. Żeby nie zrobił tego w 3 tury. Chociaż... Nie no, czekajcie, jakby zrobił, to w mieście i tak go załatwię chyba. Ej, załatwię go w mieście. Myślę, że go załatwię. Jezu, jak ten by mi się tu przydał też. Tylko przezbrojony, nie taki badziewny. Ale trudno. Minus 5. O jejku. No wypadałoby tym zacząć wychodzić też, tymi jednostkami w sensie. Podejść trochę bliżej teraz już. Trzy tury. Dobra, czekamy na razie. No to kurde, emocje się narobiły. To jest kurde dobry układ, kurcze. Genialny wręcz. No i mamy też ładne drogi. Taką kurde wywiniętą. No ale strategicznie położona. Tak ma być. 2 tury. A tu 3. Mogę wleźć na te pola powolutku też. Wolałbym to zostawić z tyłu, te lepsze jednostki. Dobra, czyli tu już troszeczkę idę. A, patrzcie. No i nie mam jak go pyrgnąć, a on będzie chciał pyrgać mnie. Bardzo nieładnie. Dobra, zapraszamy go bliżej. Tu za chwilę będzie dało się przemknąć chyba. Nie będzie dało się. A tam jest rzeka jeszcze. Aj, dobra. Niedobrze trochę. Troszkę niedobrze. A, jeszcze tego trzeba też gdzieś będzie dać. No dobra, muszę mnie tu jakoś strzelać jednak, tak czy siak. Tego tu. Tu trzeba rypnąć na pewno. Mhm.
To jest to słabe jako tako. Można to ustawić tu. 1, 2, 3, nie, stąd nie zawinę, prawda? No nie. Wyłazimy w tak czy siak. Tu nie, to jest ryzykownie. O! Nie sprzestrzelę przez to. No, kurde. Się gnoje jednak kitrają. Na to wzgórze trzeba by wejść, ale to za chwilę. Dobra, na razie niech mi posłuży jako oddział bojowy. Cywilny oddział wojenny, tak jest. Zobaczmy, co tu się podzieje. Wszystkie jednostki w zasięgu generała. Pytanie też, kiedy... Noż, kurde. No i widzicie, o tym mówiłem. O tym, kurde, mówiłem. Aj, teraz jest problem poważny. No bo to mnie na strzała zabija. To już ustaliliśmy. Jest jedyna opcja w tym momencie, pokój. Nie godzi się. Czyli nie mogę zdobyć São Paulo. Muszę zabić jednostki najpierw, czyli się muszę wrócić. Czujecie? Tu na pewno strzelamy. No tak. Muszę się, kurde, wrócić. Mógłbym w tej turze... Nie, nawet nie mógłbym miasta zdobyć. Ale dupa. Jeszcze straciłem. Odzyskam go, jak zdobędę te miasta. Autentycznie muszę się wrócić, bo nas strzała mi zabija. Cholera jasna. Dobra, ty kolego tutaj. Jeden. Ten się gdzie może wrócić? Tu nie ma sensu, bo ten zabije tak. Czyli go trzeba zabrać aż tutaj. Tego możemy dać tutaj. Minus 7. Dobra, jeszcze jedno. Takowe. Osłaniamy nasze najlepsze jednostki. Tylko kurde, widoki też trzeba mieć. Tego gdzie możemy cofnąć? Tego możemy też tu. Tego zabieramy ostatniego. To chyba w celu nie, no to nie będziemy w stanie celować. Kurde. Ale zonk. A tak? No i prawie zabije, nie możemy na to pozwolić. A tak tutaj. Tutaj. I tu już nie ma zasięgu, muszę poczekać. Tu se mogę strzelić w to. Generała dajemy, no tu chyba.
Tego zostawiamy, tego zabieramy. Ten ma 14, ten ma 16. Czyli ten tu, ten tu. No i niestety, tak to wygląda, szanowni państwo. Już prawie, ale mówiłem, zdobyć miasto to jedno, a je utrzymać to drugie. Jakbym zdobył, spalił budynki, to bym miasto miał, São Paulo, gorsze niż teraz, przez jedną turę, bo by je odbił. I znów by się spaliły wszystkie budynki. Potem ja bym je wziął i już by to była jedna wielka pipiduwa, nic by tu nie było. I zero pożytku bym z tego miasta miał. Czyli byłoby do spalenia. No nie wiem, czy to dobry pomysł, żeby było do spalenia. Trochę może i tak. No ale trochę mi się taki plan nie podoba. No dobra, będziemy kombinować dalej. Tyle dzisiaj. Trzymajcie się, pozdrawiam. I na razie, cicho.